Hej. Cześć. Z tej strony Ania Górnicka i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast. Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie. Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle. Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować. Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl/Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. W Europie kwestia mowy nienawiści staje się coraz większym problemem w związku z narastającymi konfliktami i polaryzacją społeczną. Wzrost retoryki dzielącej i języka dyskryminującego stwarza zagrożenie dla spójności społecznej i bezpieczeństwa jednostek. Kraje Europy w różny sposób starają się nadzorować i kontrolować komunikaty pojawiające się m.in. w mediach społecznościowych. Czy coraz bardziej rozwijająca się sztuczna inteligencja może odegrać kluczową rolę w sprostaniu temu wyzwaniu poprzez opracowanie zaawansowanych narzędzi do monitorowania i analizowania komunikacji w internecie, wykrywania wzorców mowy nienawiści i ułatwiania szybszych reakcji władz? Znalezienie właściwej równowagi między wykorzystaniem sztucznej inteligencji do skutecznego moderowania a unikaniem niezamierzonych uprzedzeń pozostaje kluczowym aspektem wdrażania takich technologii w walce z mową nienawiści. Mowa nienawiści to temat, który pojawia się już od wielu lat. Ostatnio znowu wrócił w Polsce za sprawą różnych filmów poszczególnych youtuberów i żeby ponownie o niej porozmawiać, zaprosiliśmy naszych gości. Naszymi gośćmi dzisiaj są dr Anna Tatar, sekretarz redakcji magazynu Nigdy Więcej, współredaktorka brunatnej księgi monitoringu zdarzeń rasistowskich i ksenofobicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz profesor Michał Bilewicz, psycholog społeczny, socjolog i publicysta. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. No właśnie, więc tak naprawdę przechodząc do sedna, ale wprowadzając trochę do naszego tematu, pokusilibyśmy się o nazwanie mowy nienawiści, czym mowa nienawiści jest, a czym nie jest. I tutaj na początku może do pana profesora skieruję to pytanie. No tu jest bardzo dużo nieporozumień co do tego, czym jest mowa nienawiści, jak używamy tego określenia. Ja zwykle optuję za tym, żeby używać bardzo ostrych definicji tego pojęcia, czyli mówimy o mowie nienawiści wtedy, kiedy myślimy o języku, który krzywdzi kogoś bądź jakąś grupę z powodu jej bądź jego przynależności do jakiejś mniejszości, tak? Czy jest to język krzywdzący na tle przynależności do grupy dyskryminowanej, do mniejszości etnicznej, do grupy imigranckiej i tak dalej. Oczywiście tych definicji jest wiele i pewnie zarówno te stosowane przez Radę Europy, Komisję Europejską, one gdzieś w jakimś sensie sprowadzają się właśnie do tego. Czyli nie mówimy o mowie nienawiści wtedy, kiedy mamy do czynienia na przykład z jakimś bezpośrednim hejtem pomiędzy dwojgiem użytkowników mediów społecznościowych i po prostu jakimiś brutalnymi obelgami jednej osoby wobec innej, tylko wtedy, kiedy ta obelga dotyczy jakiejś cechy, jakiejś właściwości, z której człowiek się rodzi, która wynika z jego czy z jej przynależności do, no, do grupy właśnie, grupy mniejszościowej, grupy dyskryminowanej. Czyli zwykle używam tego słowa mowy nienawiści w tym węższym znaczeniu. A jak pan profesor myśli, skąd wynikają te nieścisłości? Czy te definicje są dla odbiorców niejasne, że nie wiem, zamiennie używają albo nadużywają słowa mowa nienawiści bądź definicji tego, czym mowa nienawiści jest? No tutaj skala niezrozumienia jest ogromna. Nie dalej jak kilka dni temu pewien profesor historii z Instytutu Zachodniego w Poznaniu napisał na X-ie, tak, czyli dawnym Twitterze, kiedy zakaz mowy nienawiści wobec katolików w Polsce. No i teraz właśnie, po pierwsze właśnie mamy do czynienia tutaj w tym wypadku z grupą większościową, więc to się nie mieści jakby w tym definicyjnie w tym, co w tych grupach, które wymagają ochrony, ale de facto tak naprawdę to się już mieści w polskim porządku prawnym, ponieważ mamy artykuł 256, 257 kodeksu karnego, które nie pozwalają na znieważenie kogoś ze względu na wyznanie, na narodowość i tak dalej. Tak? To była jego reakcja oczywiście na domaganie się przez polityków w ostatnich dniach
wprowadzenia homoseksualności jako jednego z tych kryteriów, które miałoby być chronione w Polsce, to znaczy osoby nieheteronormatywne miały być również chronione przed mową nienawiści. Ale ten profesor, jak się okazało, nie rozumiał, że te zapisy kodeksu karnego faktycznie chronią przed mową nienawiści, ponieważ w polskim kodeksie karnym słowo mowa nienawiści nie występuje, tak? Więc to pokazuje, jaka jest skala tego niezrozumienia, że człowiek, który jest wykształcony dosyć wszechstronnie prawdopodobnie, może nie rozumieć tego, że mowa nienawiści sprowadza się do ochrony ludzi ze względu właśnie na ich wyznanie, na narodowość i tak dalej, przed zniewagami, przed obelgami. I nie musi istnieć to słowo, prawda, w kodeksie karnym, ażeby taka ochrona jakoś istniała. Tak. W systemie prawnym. Przejdę do pani doktor. Jak z pani doświadczeń wynika, tutaj też te różnice, nie wiem, właśnie między hejtem, mową nienawiści, stosowaniem wymiennych pojęć, żeby nazywać jakieś zjawiska. Jak to wygląda przy pani tutaj doświadczeniu? Niezrozumienie pewnie się bierze również z kwestii związanych z tłumaczeniami. Hejt po angielsku to nienawiść. Hejtować, hejtowanie i mowa nienawiści, jeżeli chodzi o takie dosłowne tłumaczenie tych słów, wydawałoby się, że to jest to samo i stąd pewnie te pomyłki, a to nie jest to samo. Pan profesor dokładnie ujął istotę tego, czym jest mowa nienawiści, a czym nie jest. Hejt nie jest mową nienawiści, mimo tego pokrewieństwa, raczej czy inaczej, znaczenia tego samego. Nienawiść i hejt to jest to samo, ale hejtować, jeżeli mówimy o pewnym zjawisku społecznym, to nie jest to samo, co krzywdzić i znieważać kogoś ze względu na cechę, która jest mu przyrodzona i na którą nie ma wpływu. Natomiast hejtować, niewątpliwie gdybyśmy szukali synonimów, można powiedzieć, że hejtowanie to obrażanie. Hejtowanie jest znacznie szerszą kategorią i tutaj pewnie byśmy wrzucili wszystkie te obraźliwe, obelżywe komentarze, treści, które są publikowane wobec kogoś i przeciwko komuś, ale nie ze względu na to, że ktoś należy do mniejszości, że ktoś właśnie jest ciemnoskóry albo mówi innym językiem niż my, albo ma inną orientację. Nie, hejtowanie jest takim też potocznym pojęciem, bo mowa nienawiści to jest też termin obecny już w języku akademickim. Gdybyśmy znowu usiłowali troszkę wyjść poza samo słowo nienawiść, to można by mówić też o języku wrogości, co kiedyś było terminem bardziej popularnym niż mowa nienawiści, ze względu na angielszczyznę spopularyzowało się to drugie. Natomiast rzeczywiście jakby tłumaczenie to jest jedno, kwestia związana z tłumaczeniami, ale też niewątpliwie to, o czym pan profesor wspomniał przed chwilą, mamy też do czynienia z taką swoistą próbą zawłaszczenia tej kategorii, ponieważ mowa nienawiści rzeczywiście no jednak jest prawidłowo i częściej stosowana wobec mniejszości, no to pojawiają się takie głosy, które domagają się, żeby to większość też była chroniona, mimo że wcale nie ma potrzeby ustanawiania jakiejś specjalnej ochrony, bo ona już jest, ale to jest raczej taka chęć skorzystania z pewnego też dość spopularyzowanego terminu, żeby pokazać, że to wcale nie mniejszości są zagrożone, tylko proszę zobaczyć, tutaj my katolicy jako jednak ta większość też takiej ochrony potrzebujemy, co oczywiście nie jest prawdą. A jak poszczególne kraje radzą sobie z mową nienawiści, bądź nie radzą sobie z mową nienawiści? Wiem, że trudno spojrzeć, nie wiem, na cały świat i teraz robić przekrój, jak sobie, nie wiem, radzą Stany Zjednoczone, jak sobie radzi Polska, ale może skoncentrujmy się na początku na jakichś takich, nie wiem, lepszych przykładach, albo na państwach, które w ogóle zauważają problem i są w stanie znaleźć jakieś rozwiązania, albo szukają tych rozwiązań. Ja myślę, że możemy, jak będziemy mówić o tych reakcjach poszczególnych państw, to wydaje mi się, że dobrze byłoby pokazać takie dwa ekstrema. Jedno to będą Stany Zjednoczone, a drugie Niemcy. W Stanach Zjednoczonych istnieje jakby gwarantowana przez poprawkę do konstytucji pełna wolność wypowiedzi. I no tak naprawdę kwestie mowy nienawiści nie są w żadnym stopniu penalizowane. One są tylko elementem jakiejś regulacji na poziomie instytucji, to znaczy, nie wiem, na przykład na uczelniach czy w miejscu pracy. Pracownicy często przechodzą przez różnego rodzaju szkolenia, podpisując pewne deklaracje i obejmują je różnego rodzaju polityki inkluzywności, te DEI, prawda, które no, nakładają na nich pewne ograniczenia w sposobie, w jaki się komunikują. Ale prawo, znaczy państwo nie ingeruje. Państwo zapewnia
pełną wolność wypowiedzi w sferze publicznej. To powoduje, że w internecie amerykańskim jakby nie ma żadnej kontroli nad tym i faktycznie jest to taka, jak się właśnie nieładnie mówi, wolna amerykanka. Tak? Ale z drugiej strony wiemy, że same te podmioty, jak sobie myślimy o tych cyberkorpach, prawda, które oferują usługi mediów społecznościowych, no to one mają swoje różnego rodzaju ograniczenia i takie kody regulaminowe, które mają ograniczać mowę nienawiści. No tyle, że one są skrajnie nieskuteczne. To znaczy, jak sobie myślimy o tych głównych podmiotach, takich jak właśnie, nie wiem, Twitter, Facebook, YouTube, to nawet niedawny taki eksperyment przeprowadzony przez Komisję Europejską we współpracy z organizacjami pozarządowymi, gdzie zaufani użytkownicy i niezaufani użytkownicy zgłaszali takie nadużycia, zgłaszali mowę nienawiści moderatorom, one powodowały bardzo, bardzo rzadko jakąkolwiek reakcję. To znaczy w ogóle zdejmowanie tych treści. Szczególnie problematyczny był tutaj YouTube, tak? Czyli Google. To znaczy tam rzeczywiście te treści były bardzo rzadko usuwane i co więcej, bardzo rzadko ci flagujący w ogóle spotykali się z jakąkolwiek reakcją. To znaczy zwykle byli ignorowani. Niemcy są tutaj przykładem zupełnie odmiennym. W Niemczech istnieją bardzo silne regulacje tego zjawiska. Mamy przecież ten Facebook Gazette tak zwany, czyli to prawo, które zostało wprowadzone kilka lat temu, które nakłada na dostawcę usługi internetowej odpowiedzialność za treści, które zostaną tam umieszczone przez użytkowników. Czyli nagle media społecznościowe są odpowiedzialne prawnie za, nie wiem, treści nazistowskie na przykład, czy jakieś mowy, właśnie akty mowy nienawiści, które są tam umieszczane przez użytkowników. A kary są potężne, bodajże do 50 milionów euro są kary w tym prawie zapisane. No i to oczywiście spowodowało zmianę zachowań samych mediów społecznościowych. To znaczy wiemy, że liczba moderatorów treści zatrudnionych przez Facebooka na przykład, jest ogromna na rynek niemiecki właśnie, tak? Ponieważ oni poczuli, że muszą tutaj kontrolować się, nie dlatego, że jako te podmioty prywatne mają swoje jakieś kody zachowań właściwych, tylko że będą płacić kary za to, co tam ma miejsce. No i tutaj między tymi dwoma ekstremami znajduje się gdzieś Polska, gdzie nie mamy takiego prawa, jakie mają Niemcy, ale mamy też ciekawe precedensy, jak na przykład obrażanie czy stosowanie mowy nienawiści w komentarzach na stronach Faktu swego czasu zostało tutaj spotkało się z pozwem. Wtedy, kiedy to dotyczyło bodajże żony Radosława Sikorskiego, Anna Applebaum, wtedy przedstawiciele prawni Radosława Sikorskiego pozwali wydawnictwo Springera, które wydaje Fakt, za komentarze, które są umieszczane na ich stronach przez użytkowników. No i oczywiście była bardzo długa batalia prawna, prawda? Znaczy, no, dlaczego oni mogą odpowiadać za swoich dziennikarzy, ale dlaczego mają odpowiadać za komentatorów, dla ludzi, którzy piszą swoje komentarze, za zwykłych użytkowników? Okazuje się, że nie, że polskie prawo, znaczy taki był przynajmniej wynik tego długiego procesu z apelacjami, potwierdzono, sędziowie potwierdzili to, że jakiekolwiek treści, nawet te, które znajdują się w komentarzach, w sekcjach komentarzy, one również za nie odpowiadają dostawcy usługi, czyli w tym momencie właśnie wydawca tego portalu Faktu. I to, ja myślę, że pokazuje, że tutaj są jakieś furtki prawne, które można wykorzystywać do tego, żeby z mową nienawiści w Polsce walczyć. Stowarzyszenie Nigdy Więcej brało udział w tym projekcie pod egidą Komisji Europejskiej, więc no mamy tutaj doświadczenia, chciałoby się powiedzieć, no niestety negatywne, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób platformy społecznościowe reagują na treści zgłaszane przez użytkowników. Od początku tego roku Stowarzyszenie Nigdy Więcej bierze też udział w projekcie SaveNet. To jest no bardzo ciekawe przedsięwzięcie międzynarodowe. Ono jest koordynowane przez sieć International Network Against Cyber Hate z siedzibą w Holandii. I to jest tak, że bierze w nim udział
21 organizacji z 18 krajów i mówimy też o 18 kontekstach krajowych i 18 językach i sprawdzamy i zgłaszamy treści propagujące nienawiść jako zwykli użytkownicy i jako użytkownicy zaufani. No i na potrzeby naszej rozmowy przygotowałam sobie kilka przykładów, żeby rzeczywiście zobaczyć, jak to wygląda i potwierdzić to, o czym my de facto od dawna wiemy, jak bardzo platformy społecznościowe są nieskuteczne w usuwaniu treści atakujących mniejszości. Od początku tego roku te 21 organizacji właśnie zgłasza i monitoruje nienawiść i to wygląda procentowo tak, jeżeli chodzi o Facebooka, to usunięcia zgłoszonych treści jako zwykli użytkownicy to jest plasują się na poziomie 30%, Twitter 41%, a YouTube 9%. Natomiast widać bardzo duże różnice między poszczególnymi krajami. Jeżeli chodzi na przykład, i teraz kilka przykładów. Organizacja LGL Litwa, znana organizacja, która walczy z homofobią, oni monitorują tylko Facebooka i tam na 303 zgłoszone treści 26 zostało usuniętych, czyli usuwanie homofobii na Litwie to jest, plasuje się na poziomie 8%. Przez Facebooka. Przykład z Czech, organizacja Romia, która zajmuje się przeciwdziałaniem nienawiści wymierzonej w Romów, usunięcia na Facebooku 20%, Twitter 24%, YouTube 9%. Do tego przykład z Węgier, usuwanie, organizacja Hatter Society w 1995 roku założona, też organizacja działająca na rzecz osób LGBT, tam Facebook usuwa treści 28%. Wydaje się, że lepiej trochę to wygląda w Europie Zachodniej, mam przykład z Austrii i z Francji, tam Facebook usuwa zgłoszenia, 42% zgłoszeń zostało skasowanych, Twitter tylko 24%, natomiast jeżeli chodzi o Francję, organizacja LICRA, Twitter, oni tylko Twittera badali, 72% usunięć, więc jest to więcej niż w tych poprzednich krajach. No i to, co pewnie najciekawsze dla nas, zostawiłam na koniec, jeżeli chodzi o Polskę i nasze zgłoszenia, to Facebook usunął 19%, Twitter 9%, a YouTube 6%. No to jest zdecydowanie, odstaje to od tych ogólnych statystyk, które przytoczyłam na początku, nawet nie 1/5 zgłoszonych treści. No i przy czym to były treści, które zgłaszaliśmy jako zwykli użytkownicy, no ale to były treści, które raportowały osoby, które się od wielu lat zajmują przeciwdziałaniem mowy nienawiści, więc tutaj nie ma mowy, że wysyłaliśmy coś, co by się do tej kategorii nie zaliczało. No i to pokazuje, że mówimy o pewnej fikcji, no bo z jednej strony mamy gigantyczne korporacje, które od lat deklarują, że chcą walczyć z nienawiścią, opracowują coraz to i nowe regulacje, natomiast to kompletnie nie działa. I teraz pewnie w dalszej części przejdziemy do rozmowy o sztucznej inteligencji, która daje nieograniczone możliwości, możliwości, których nie da się nawet jeszcze nazwać, ale to są możliwości pozytywne i negatywne, bo to można sobie wyobrazić, że będą coraz lepsze albo po prostu lepsze narzędzia w walce z tym zjawiskiem, tylko nawet jeżeli na poziomie technicznym to będą takie narzędzia, które na przykład będą wychwytywały nie tylko wulgaryzmy i słowa obraźliwe wobec mniejszości, ale ironię, sarkazm, całe bogactwo języka, z którym mamy do czynienia, to mamy ciągle ścianę w postaci platform społecznościowych, które po prostu nie są zainteresowane usuwaniem takich treści, ponieważ one generują im zasięgi, ruch i oczywiście wiąże się to z zarabianiem potężnych pieniędzy na tym, jak bardzo te treści są popularne. I z drugiej strony mamy, to pewnie też dalej będziemy o tym rozmawiali, mamy zagrożenia, które niesie z sobą sztuczna inteligencja, ponieważ już teraz... Chcę, że to sztucznej inteligencji, to ja chciałem tak trochę bokiem, ale zapytać Państwa, czy Państwo, jeżeli chcą Państwo odpowiedzieć na to pytanie, czy Państwo są zwolennikami, czy przeciwnikami anonimowości w sieci? Chyba nie da się być dzisiaj w sieci anonimowym. Znaczy trzeba by pewnie być dobrym informatykiem, żeby tej anonimowość zachować.
co z tego, że będę mieć... Nie, no żeby założyć konto i żeby napisać komuś, jesteś debilem i tak dalej, to jednak da się to zrobić relatywnie prosto i bez konsekwencji w taki sposób, żeby jednak nie mieć, bo to nie jest filozofia, pomimo tego, że nie wiem, mamy w Polsce rejestrację kart SIM niby na dowód, to no da się to zrobić dzisiaj jeszcze w taki sposób prosty, bym powiedział, żeby jednak być anonimowym w sieci. Ja nie mówię o tym, że jak ktoś się na nas zawzie, pójdzie do sądu i zacznie nas śledzić, to wtedy faktycznie da się to zrobić, ale prawda jest taka, że na poziomie takim niestety zwykłego śmiertelnika, który, nie wiem, przez przypadek jego tweet pójdzie wiralowo, czy jakiś post i po prostu no wtedy jak ktoś pójdzie wiralowo, no to z reguły wpada chmara ludzi komentujących i też po prostu obrażających, czy atakujących już mową nienawiści, no to, że tak powiem, da się. No ja parę razy miałem okazję, że jakiś mój tweet trafił w jakieś tam zakątki hejtu i po prostu tak 48 godzin mój telefon nie przestawał wibrować, bo tam każdy musiał napisać mi, jakim jestem skończonym kretynem, a to jest jedno z łagodniejszych określeń, żeby wyrazić jakąś swoją opinię. Więc stąd też pytam tak z ciekawości, bo wiele dyskusji sprowadza się wokół tego i teraz, ja byłem w ogóle bardzo prywatnie teraz, że jakby ja wchodziłem jakby jako taki człowiek walczący o rozwój internetu z 15 lat temu, anonimowość była jego podstawą, ale ja mogę powiedzieć, moje prywatne zdanie jest takie, że anonimowość jest super sprawą, tylko my jako ludzie nie daliśmy rady z nią i jestem aktualnie wielkim wrogiem takiej anonimowości w sieci prywatnie, ale jestem ciekaw bardzo Państwa zdania, bo tutaj wiem, że zdania są podzielone i tak idealistycznie, ideologicznie i w ogóle, natomiast ja na dzień dzisiejszy nie widzę prywatnie chyba lepszego rozwiązania niż bardzo rygorystyczne podejście do egzekwowania tego, żebyśmy nie funkcjonowali w sieci jednak jako jednostki anonimowe, bo to jest podstawa moim zdaniem takiej odpowiedzialności. Dużo tego hejtu bierze się po prostu z tego, że a nie namierzą mnie. Mogę napisać, co chcę. Jakby na ulicy nie ma tak, że ktoś przechodzi i podchodzi do kogoś anonimowo i mówi, ale masz kurwa czapkę zjebaną. Więc w sensie, a to łatwo wpaść tak w sieci. To ja odpowiem chyba na to krótko. Z naszych doświadczeń wynika, że czy ktoś pisze komentarz jako osoba anonimowa albo jako osoba, którą się da zweryfikować poprzez, nie wiem, zamieszcza zdjęcia rodzinne i zamieszcza coś pod nazwiskiem, to nie ma znaczenia dla treści nienawistnych. Znaczy to, że ktoś ma konto założone i to jest prawdziwe imię i nazwisko i zdjęcie tej osoby, nie powstrzymuje przed publikowaniem treści nienawistnych. Przykład dzisiaj, jeden z nielicznych komentarzy, które Facebook usunął po tym, jak eskalowaliśmy go, czyli zgłosiliśmy jako użytkownicy zaufani, no to mężczyzna z imienia i nazwiska, konto otwarte, treść dostępna dla wszystkich, zamieścił komentarz o tym, że Izraelczycy powinni się jak najszybciej przedostać do atmosfery i zdjęcie pieców krematoryjnych. I Facebook po zwykłym zgłoszeniu uznał, że to nie jest nawoływanie do nienawiści, dopiero po tym zgłoszeniu użytkownika zaufanego ta treść została usunięta. Zostało to opublikowane pod nazwiskiem, więc stąd wydaje mi się, że nie kwestia prywatności bądź nieprywatności decyduje o tym, czy ta nienawiść jest mniejsza czy większa. No Facebook jest też platformą, na której można pokazywać zdjęcia rozczłonkowanych ludzi, ale jak pojawi się zdjęcie matki karmiącej piersią, to w tym drugim przypadku jest też ban dla tego zdjęcia, więc tam logika jest bardzo dziwna, natomiast przechodząc do tej sztucznej inteligencji, jesteśmy bardzo ciekawi, to akurat w weekend się bardzo dużo działo, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, ale z zupełnie innych powodów. Właściwie trwa to do dzisiaj tak naprawdę, chyba z jakimś mini rozwiązaniem, ale chciałem zapytać właśnie, jak tutaj Państwo upatrują szansę, czy, bo abstrahując od tego, sztuczna inteligencja może w ogóle zmienić sposób, w jaki my korzystamy z sieci, co może być jednym następstwem i w ogóle widzimy ogólnie tendencję odchodzenia od tych mediów społecznościowych otwartych, jakby młodsze pokolenia inaczej się komunikują, mniej w sposób taki, jaki powiedzmy nasze stracone pokolenie, gdzie wszystko było publiczne i otwarte. Czy to jest jakiś taki coś, co może wypełnić ten brakujący element właśnie, jeżeli chodzi o moderację, czy w ogóle analizę tych treści, czy nie? No na pewno rozwijające się narzędzia do przetwarzania języka naturalnego, one siłą rzeczy ułatwiają moderację, to znaczy im to jest doskonalsze, tym łatwiej te treści można moderować, o ile się chce. No i dlatego uważam, że nasze pierwsze pytanie, tak, czyli właśnie jaki jest porządek prawny, który obliguje do media społecznościowe do moderacji, no jest nadal w mocy. Znaczy to jest najważniejsze pytanie tutaj, to znaczy czy oni chcą. Ponieważ oczywiście to są
mowa nienawiści jest atrakcyjna, to znaczy mowa nienawiści się klika, mowa nienawiści się przekłada na sprzedaż, więc to jest strategiczna decyzja tych podmiotów. Natomiast sama technologia tego oczywiście jest coraz lepsza i ona jest też coraz lepsza właśnie dzięki dobrym modelom przetwarzania języka naturalnego, dzięki temu, że teraz już nie jesteśmy na poziomie, nie wiem, wychwytywania słów, tak? Znaczy słów, które, czy flagowania jakichś słów, bo tak jak już mówiła tutaj Anna Tatar, że mamy często do czynienia z ironią, z jakimiś, prawda, zawoalowanymi treściami. No i tutaj takie, nie wiem, no, samouczące się wszystkie możliwe zastosowania, w których mamy jakieś modele właśnie oparte na uczeniu maszynowym czy na sztucznej inteligencji, znaczy one tworzą, znaczy one pozwalają na obejście tego, tak? Na sprawniejsze wykrywanie, kiedy ta ironia, czy jakieś takie rzeczy, których na poziomie samych słów nie jesteśmy w stanie wykryć, kiedy one rzeczywiście mogą stanowić mowę nienawiści. No i to widzimy, że to działa. To działa też tym lepiej, im więcej sami tych przykładów mowy nienawiści skatalogujemy. I tutaj jest wielka misja dla organizacji pozarządowych też, żeby faktycznie tworzyć dobre słowniki, na podstawie których te algorytmy będą w stanie się trenować. Tak? No i to jest to, co teraz robi wiele organizacji na świecie i myślę, że z dobrym skutkiem. To jest jakby jedno z takich działań. Drugie z takich działań no to są... To jest możliwość potencjalna zastosowania na przykład botów do konfrontacji z mową nienawiści. Tutaj robiliśmy kiedyś taką małą interwencję z jednym ze startupów polskich, który właśnie się zajmuje przeciwdziałaniem przemocy głównie w grach komputerowych. No i próbowaliśmy właśnie sprawdzać, na ile efektywne będą takie konfrontacje bota, który będzie funkcjonował na przykład na Reddicie, prawda, i który będzie reagował na jakieś przykłady mowy nienawiści. To znaczy, czy to wpłynie na użytkowników, czy to spowoduje, że taki użytkownik Reddita, któremu bot zwrócił uwagę, że coś jest nie tak, czy on zmieni swoje zachowanie. No i te wyniki tego były dosyć optymistyczne, to znaczy faktycznie jak patrzyliśmy na statystyki tych zachowań, no to one się zmieniały, to znaczy tego hejtera można jakoś tam na niego wpłynąć poprzez taką interwencję. Więc ja myślę, że jest wiele takich obszarów, w których sztuczna inteligencja może być wykorzystywana i dobrze, żebyśmy nadążali za samymi hejterami, bo dobrze wiemy, że te wielkie fabryki troli i botów, one działają po drugiej stronie, więc dlaczego my byśmy mieli, walcząc z tym zjawiskiem, nie korzystać z tych narzędzi, które sami hejterzy wykorzystują z powodzeniem. To, co tutaj można by do tego dodać, no to fakt, myślę, że jest to fascynujące, w jakim momencie dzisiaj jesteśmy, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, no bo to przecież sztuczna inteligencja to się pojawiła chyba dobre 30 lat temu, jeśli jeszcze nie dawniej, i wszyscy tego używamy, natomiast myślę, że to, co dzisiaj głównie rozumiemy pod tym pojęciem, no to jest ten chat GPT, który już ma swoje kolejne wersje, które są promowane i dostępne dla wszystkich i nagle okazuje się, że to może mieć świetne zastosowania, z których może skorzystać każdy. Natomiast i oczywiście można sobie wyobrażać, próbować tylko wyobrażać, bo to jest też niezwykłe, o czym mówią sami twórcy tej technologii, że ona nie jest do końca rozumiana. Nie da się do końca wyjaśnić, w jaki sposób to działa i jak to może być stosowane. I pewnie w takim obszarze popkultury przychodzą nam na myśl rozmaite filmy i różne dzieła, jakby co z tego wynika, tak? Człowiek kontra maszyna. I myślę, że jest ten temat bardziej aktualny teraz niż kiedykolwiek. Natomiast no, przykłady pokazują, że jak wiele jest tutaj jeszcze do zrobienia, jeżeli na przykład chodzi o ten proces uczenia się, że można sztuczna inteligencja i takie badania też były prowadzone, można ją wyedukować w cudzysłowie te algorytmy, żeby rozpoznawała świetnie mowę nienawiści, a równie dobrze w zależności od tego, jaki materiał zostanie dostarczony. Były już takie sytuacje, kiedy, nie jestem informatyczką, więc trudno mi to nazywać, ale były takie sytuacje, kiedy okazywało się, że ta sztuczna inteligencja, która zresztą tam została przedstawiona w jakiejś kobiecej postaci, nagle okazywała się bardzo uprzedzoną osobą, bo wchłonęła takie słowniki, taki materiał, że powielała rasistowskie stereotypy. Przychodzi mi na myśl tutaj taka anegdota, jeżeli chodzi o w ogóle sztuczną inteligencję jako taką,
jakiś czas temu w San Francisco, które ma wąskie i małe uliczki, był testowany ten samochód, który jeździ sam. No i tam w środku siedział operator, nagrywał to, ten samochód jechał sam, no i wynurzył się podjeżdżając pod górkę i zobaczył nagle na drodze kobietę na wózku inwalidzkim, która miała miotłę i przeganiała kaczkę z drogi. I ten samochód zgłupiał, on się zatrzymał, on nie był w stanie przetworzyć tych danych, stał jak zbaraniały. Więc i to jest taka sytuacja, i no, mówimy o bardzo rzeczywistej sytuacji, bo też już przecież i były wypadki z udziałem samochodów, które jeżdżą same. Przenosząc to na teren mowy nienawiści, no to język jest o wiele bardziej bogaty niż sytuacja na drodze pewnie, które sobie możemy wyobrazić. Więc pytanie, kto i w jaki sposób będzie edukował tę sztuczną inteligencję i w jaką stronę. Bardzo niepokojące jest to, że te wielkie firmy technologiczne w ostatnich chyba nawet miesiącach, a nie latach, one zwolniły sztab ludzi, który odpowiadał za sprawy etyczne związane ze sztuczną inteligencją. Były zespoły, które miały wskazywać na etyczne zagrożenia związane z rozwojem tej technologii i zostały rozwiązane przez Google i przez Microsoft. Więc no, wielkie pytanie, dlaczego? W którą to ma iść stronę? Czy to znaczy, że to zagadnienie niezwykle ważne będzie ignorowane? Sama historia Twittera i przejęcia go przez Muska, no to jest jakaś historia niekończących się kuriozów, no ale mówimy o tym, że platformy nie reagują. 18 listopada Musk skomentował wpis, ktoś napisał, że Żydzi promują nienawiść przeciwko białym. Musk to skomentował w taki sposób, napisał pan rzeczywistą prawdę. Po tym jego wpisie zareagował Biały Dom, takie gigantyczne firmy jak Disney, Warner Bros., czy Sony, czy Apple wstrzymały reklamy publikowane na X-ie. Więc jeżeli my mówimy o kimś, kto taką platformę posiada, kto przejął ją z takim założeniem, żeby ją uwolnić od jakichkolwiek ograniczeń prawnych związanych z mową nienawiści, więc poruszamy się w jakimś błędnym kole. Możemy znowu mieć najdoskonalsze narzędzia do rozpoznawania mowy nienawiści. Jeżeli ona nie będzie usuwana, no to my nic z tym nie zrobimy. To wielkie pytanie, do czego zmierzamy, czy właśnie no, ktoś, kto promuje antysemityzm na swoim własnym koncie, jest właścicielem X-a, będzie chciał z antysemityzmem walczyć. Jeszcze nawiązując do tego, znaczy to jest ciekawe pytanie też w kontekście właśnie tego, co się działo w ostatni weekend, nie? Znaczy, że my myślimy sobie często o tych wszystkich dramach właśnie wśród założycieli OpenAI, tak? Ale to ma w gruncie rzeczy znaczenie, to znaczy to jaki tam, nie wiem, Ilja Stuckawek czy Altman mają przekonania czy poglądy, ma kolosalne znaczenie i właśnie myślę, że ten przykład Muska jest bardzo dobrym przykładem. To znaczy widzimy, że nie tylko wyrażane przez nich publicznie przekonania takie, no w zasadzie bardzo często uprzedzone po prostu, to znaczy to Musk wielokrotnie w zasadzie wyrażał swoje uprzedzenia, które sam traktuje jako pewien jakiś rodzaj nonkonformizmu, ale tak naprawdę to są poglądy uprzedzone, to on nie tylko kształtuje postawę użytkowników, nie tylko wpływa na to, co ludzie, którzy uważają go za autorytet, będą wyznawać. Ja się tylko wtrącę i dodam, że Musk sam siebie określa, jak to mówi, jest takim radykalistą wolności słowa. Wolnościowym, tak, wiem. On sam to przedstawia tak, jako właśnie pewien radykalizm wolności słowa, no tylko, że bardzo często widać po jego reakcjach na różnego rodzaju komentarze, że on się tak jakby trochę przyłącza do różnych nagonek, prawda? Znaczy taki ma to charakter bardzo często. I teraz, jeżeli tak patrzymy na tego typu komentarze, no to oczywiście wiemy dobrze, że one wpłyną potem na samą politykę tego medium, które on trzyma w swoich rękach. No to widać choćby po tym, jak pozwalniano z jeszcze wówczas chyba Twittera, a nie X-a, po przejęciu przez Muska ludzi odpowiedzialnych za moderację, tak? To znaczy tam faktycznie mieliśmy dużo ludzi, którzy pracowali na tych stanowiskach, którzy stracili pracę. To są kosztowne rzeczy, tak? Utrzymywanie tej moderacji, ale... W Polsce jest jedna osoba. Ostatnio ktoś wyciągnął informację... W Polsce jest jedna osoba odpowiedzialna za moderację treści, która pracuje w Twitterze. No tak. No więc właśnie to powoduje, że takie sytuacje jak to, co teraz widzieliśmy w OpenAI, one mają znaczenie, tak? Znaczy powinniśmy się zastanawiać nad tym, kim są ci ludzie, którzy tworzą te narzędzia, którzy tworzą te media i to będzie w znaczny sposób wpływało na to,
jakimi treściami będziemy otoczeni, prawda? No przecież choćby te wszystkie teksty, które są generowane przez ChatGPT, no to są teksty, którymi już pokolenie dzisiejszych studentów, uczniów jest otoczone, tak? To znaczy to jest duża część tego, czy co oni czytają na co dzień, co sami piszą. No i teraz pytanie, jak to będzie powstawało i jakie granice temu będą ustawiane, to jest moim zdaniem bardzo ważne pytanie, prawda? Czy ten język będzie dążył, no tak jak kiedyś w tej głośnej sprawie, że ucząc się najbardziej powszechnego języka naturalnego, będzie w efekcie stawał się po prostu rasistą, tak, amerykańskim rasistą. No to on odbija, to znaczy to takie samouczące się algorytmy, one oczywiście będą odbijać stan debaty publicznej również w jej takich najobrzydliwszych odsłonach. Co też nie pozostaje, bo myślę, że to należałoby to powiedzieć jako pewną oczywistą rzecz, bo my poruszamy się w obszarze języka. Mówiliśmy o pewnym porządku prawnym, ale jakby abstrahując od tego albo spoglądając z nieco dalszej perspektywy, no to przecież to jest coś, co pozostaje i co wywiera ogromny wpływ na życie ludzi. Kiedy odniesiemy się do Polski, no to nie jesteśmy już krajem, w którym żyją prawie wyłącznie Polacy urodzeni w Polsce. Mamy prawie 1 000 000 Ukraińców. Mamy mniejszości, które żyją w Polsce od kilkuset lat, no, ale są te mniejszości, są to też muzułmanie. Mamy osoby ciemnoskóre, mamy osoby, które przyjeżdżają z państw azjatyckich w zdecydowanie większej liczbie niż jeszcze kilka lat temu. No i ci ludzie mają sąsiadów, pracują w pewnym otoczeniu i to jest centrum pana profesora, to też badało. My to również obserwujemy, prowadząc Brunatną Księgę, że kampanie nienawiści wymierzone w mniejszości, i mam tutaj w tym momencie przede wszystkim na myśli rok 2015, kiedy była ta jakaś historyczna nagonka na uchodźców, którzy do Polski de facto nigdy nie trafili, ona nie pozostaje bez wpływu na to, jaka atmosfera jest wokół ludzi, którzy się wyróżniają swoim kolorem skóry, językiem, wyznaniem, pochodzeniem. Jesteśmy świeżo po zakończonej kampanii wyborczej, gdzie głównym tematem i wydawałoby się głównym problemem w Polsce to są osoby ciemnoskóre, to są migranci. Migranci, którymi byliśmy straszeni przez wszystkie ugrupowania polityczne w każdy możliwy sposób, także poprzez media społecznościowe. Na szczęście jeszcze nie obserwujemy w związku z tym powiększenia się skali ataków fizycznych, ale to jest tak, że to jest taka bardzo cienka granica. Jeżeli mowa nienawiści jest zorganizowana, jest wykorzystywana dla celów politycznych, to się prędzej czy później przekłada na ataki fizyczne, a na pewno przekłada się to na codzienne życie tych ludzi. Ja dzisiaj odebrałam 2 telefony od mamy, która jest mamą 3 chłopców ciemnoskórych, ich tato pochodzi z jednego z krajów afrykańskich i oni są prześladowani w szkole i wyzywani od małp i murzynów i to pozostaje bez żadnej reakcji ze strony dyrekcji, nauczycieli, kuratorium i rzecznika praw dziecka. I ona dzwoni do mnie, no to był bardzo emocjonalny telefon, co ona ma zrobić, bo jej syn nie chce pójść do szkoły. Zadzwonił 2 godziny temu, zadzwonił tato pochodzący z Ukrainy, tato chłopca, który gra w jednym z warszawskich klubów piłkarskich, ma 13 lat i usłyszał, że ma się wynosić i wracać na Ukrainę. I on pyta, co może zrobić. Więc to są takie skutki, ich się nie da precyzyjnie zmierzyć, ale to są skutki rozpowszechnionej mowy nienawiści, która, no, wystarczy sobie otworzyć prognozę pogody i tam są komentarze ksenofobiczne, rasistowskie, antysemickie. Jest to zupełnie bezkarne, publikowane, o czym rozmawiamy cały czas, bez żadnej reakcji ze strony platform społecznościowych i siłą rzeczy to uderza w ludzi, których dotyczy. Chciałam was jeszcze zapytać o, nie wiem, przyszłość, najbliższą przyszłość tak naprawdę. Jakie waszym zdaniem będą kolejne kroki? I zarówno jeśli chodzi o rozwój mowy nienawiści, jak też, no nie wiem, szanse na to, czy AI, a może inne rozwiązania tutaj się pojawią, które pomogą kontrolować? Ja nie wiem, ja myślę, że bardzo trudno jest coś przewidywać. Mi się wydaje, że to, co... Z jednej strony, tak jak badania, które robiliśmy, pokazują, że mowa nienawiści ma taki dosyć epidemiczny charakter, znaczy ona, ludzie się nią zarażają, jakoś asymilują się do takiej normy mowy nienawiści, która ich otacza i to powoduje, że tego jest coraz więcej. I to nie tylko dzięki algorytmom, które premiują takie treści, ale dzięki samym
zachowaniem użytkowników mediów społecznościowych, którzy chętniej podają dalej takie bardzo mocno emocjonalne jakieś komunikaty, więc siłą rzeczy ta mowa nienawiści też się przebija bardziej niż taka jakaś chłodna komunikacja. Ale myślę, że też z drugiej strony jest jakiś taki moment, w którym ludzie zderzają się z jakimś nadmiarem tego i to, co widzieliśmy w czasie ostatniej kampanii wyborczej, teraz skończyliśmy taki monitoring, który robiliśmy z Otwartą Rzeczpospolitą, treści w ogóle mowy nienawiści w mediach publicznych. No to ten moment, w którym się okazuje, że w 70% programów jest jakiś hejt antyuchodźczy, programów informacyjnych, to już jest tego jest za dużo po prostu. Znaczy ludzie chcą też dostawać jakiś inny rodzaj komunikatów niż tylko hejt, prawda, z medium publicznego. I ja myślę, że jest taki moment przesycenia i ten wynik ostatnich wyborów chyba trochę był takim sygnałem właśnie jakiegoś przesytu, szczególnie jak się patrzy na to, jak duża była mobilizacja osób wcześniej niegłosujących, prawda, czyli takich, które nie mają jakichś bardzo określonych poglądów politycznych. I po prostu prawdopodobnie są zmęczone już tym językiem i w ogóle tym funkcjonowaniem polityki, z jakim mieliśmy ostatnio do czynienia, gdzie ten hejt stał się bardzo takim ważnym narzędziem. Więc może stąd to byłaby jakaś podstawa do pozytywnych prognoz, że może jest jakiś taki moment przesycenia, w którym już może nastąpi jakiś odwrót. A przykład, nie wiem, jakiejś stabilizacji, ograniczeń, czy wzór niemiecki, który pan profesor przedstawił jako skrajny przykład radzenia sobie, czy po prostu działania wobec mowy nienawiści, ma zastosowanie, może mieć zastosowanie w innych państwach, a może coś pomiędzy tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a tym, jak wygląda system niemiecki, da się wdrożyć. No pewnie tak i Polska chyba ma tendencję do tego, żeby być gdzieś takim krajem pośrodku tego wszystkiego i to widzieliśmy, prawda, po dużych protestach w sprawie ACTA kiedyś, jak silne jest przywiązanie Polaków do wolności w internecie, więc ja podejrzewam, że takie rozwiązania prawne jak w Niemczech mogłyby natrafić na duży opór w Polsce. Ale na przykład, prawda, mówi się często, że amerykańskie prawo jest prawem precedensowym, a polskie nie. No ale jednak pamiętajmy, że każdy sędzia zwykle zanim wyda wyrok, to sobie sprawdza, jak wyglądało orzecznictwo wcześniej. No i teraz im więcej jest takich orzeczeń, jak w tej głośnej sprawie Radosława Sikorskiego przeciw Faktowi, o której już mówiłem, tym większa szansa, że ci sędziowie jednak będą stali na straży trochę tego, co potencjalnie tutaj się... Czy nawet jeżeli nie będzie to uderzało w jakieś samych wielkie korporacje, to może przynajmniej jakoś tam przestrzeń da się tutaj wykuć właśnie w tych sensownych orzeczeniach sądu. Chciałoby się bardzo, mam nadzieję, że to nie jest już tylko utopijne życzenie, żeby nam się zmieniły standardy języka debaty publicznej. Niewątpliwie media publiczne, miejmy nadzieję, że będzie to wyglądało inaczej i nie będzie w 70% programów operować nienawiścią wobec uchodźców, no ale to jest jakby no, tylko jedna strona tej komunikacji, ale niezwykle istotna. To, żebyśmy mieli kontakt, jeżeli mówimy o mediach publicznych, z przekazem neutralnym, i z takim, do jakiego te media są zobowiązane, ale też myślę sobie o tym, że kiedy mowa w ogóle o języku debaty publicznej, moglibyśmy jako obywatele domagać się w różny sposób, no mamy te media społecznościowe, które też można wykorzystywać do nagłaśniania różnych spraw, domagać się szacunku, domagać się tego, że jeżeli na przykład poseł obraża Żydów, a mamy takich posłów, którzy robią to notorycznie, albo Ukraińców, albo migrantów, to żeby była choćby reakcja ze strony tej sejmowej komisji do spraw etyki poselskiej. I kiedy z takimi wypowiedziami mamy do czynienia, to myślę, że ta forma też takiego oddolnego nacisku, pisania o tym w mediach, nagłaśniania tych spraw, być może listy otwarte, w każdym razie domaganie się reakcji tych instytucji i tych ciał, które są do takiej reakcji zobligowane. Tak sobie wyobrażam też być może na fali jeszcze tych ostatnich wyborów i tego, jak bardzo jako społeczeństwo obywatelskie my się ożywiliśmy i jak wiele okazuje się możemy zrobić, organizując się w rozmaity sposób, taki oddolny nacisk i żądanie tego, żeby ten język mieścił się w jakichś cywilizowanych ramach. I ci, którzy się posługują językiem nienawiści, byłoby dobrze, żeby dostawali takie komunikaty, że tak robić nie należy. Myślę, że te wyniki tych wyborów są takim najpoważniejszą formą komunikatu, że pewne rzeczy są już nieakceptowane. No ale mamy
posłów Konfederacji i mamy posłów świeżo wybranych, którzy są znani z tego, że zamieszczają nienawistne treści, chyba tylko z tego. Więc to będzie też ogromny sprawdzian także dla demokracji polskiej, w jaki sposób polskie państwo, polskie instytucje, ale też polskie społeczeństwo reaguje na nienawiść i ataki wobec mniejszości. Dobrze, tak naprawdę dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. Naszymi gośćmi dzisiaj byli dr Anna Tatar i profesor Michał Bilewicz. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynię. I dziękuję Przemkowi Szołajowi, Adriannie Pierścionek-Podogrodzkiej, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Danielowi Jadczakowi, Urszuli Zinserling, Annie Araucz, Damianowi Kasjanowi, Bartkowi Fischerowi, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiązkowi, Zimowitowi Gardynikowi, Pawłowi Piaseckiemu i Tomaszowi Terleckiemu. Bardzo Wam dziękujemy, wszystkim patronkom i patronom. Zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zdecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za Wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia w kolejnym tygodniu.